Cześć, dzień dobry, dzień dobry, witam na kanale Nuxa. Newsy, newsy, bety w tym tygodniu lecą non-stop. Ubuntu 2410 beta się pojawiło. Od razu mówię, że przed użytkowaniem tego bym polecał założenie kasku wojskowego, tudzież hełmu bardziej wojskowego, bo... To jest jedno wielkie pole minowe, autentycznie kurde. Zresztą sami zobaczycie, żeby sprzęt Nvidia 1070, Ryzen 3600. Po prostu jest, wow, powiem to w ten sposób. Zapraszam na film i trzymajcie się mocno. Okej, okay, zanim przejdziemy do pulpitu, to na razie newsy, newsy całkowite, powiem to tak, Discord z Ubuntu. Jest pełna rozpiska tego, co się zmieniło w tej wersji. Jest trochę tutaj rzeczy nowych, oczywiście. Nowe pakiety, mamy nowy kernel 6.11 bodajże. Mamy również teoretycznie zoptymalizowaną, tudzież poprawioną obsługę yy, czytników palców, tak? Więc jeżeli macie laptopa albo coś takiego z czytnikiem palca, możecie spróbować, może to będzie chodzić dobrze. Wreszcie się wypowiem potem. W każdym razie jest tutaj również dołożony nowy netplan, zobaczycie sobie mniej więcej jak to wygląda w menedżerze urządzeń Ubuntu. Co jeszcze z desktopa, oczywiście Gnome 47, który już wałkuje kolejny raz na kanale, ale jest tutaj mega, mega niespodzianka, szczególnie dla tych, którzy są bardzo retro i chcą sobie przypomnieć nostalgię ze starego Ubuntu. Słuchajcie, 20 lat Ubuntu, to, to, to wydanie Ubuntu 2410 świętuje 20 lat tego systemu i świętuje to naprawdę w fajny sposób, zaraz zobaczycie. Lecąc dalej, Power Profiles został teoretycznie zmieniony, jeżeli macie nowy sprzęt, typu Ryzen 5 to na pewno na tym skorzystacie, bo P-States tak zwane stany wstrzymywania i tak dalej, są zoptymalizowane. Dodatkowo podobno tak zwane parkowanie rdzeni jest poprawione i będzie to mniej żarło i bardziej wyda wydajne do kompletu, będzie tak. Słuchajcie, oczywiście, Firefox 130, nowy, nowy tutaj LibreOffice, cały pakiet jest zainstalowany. Pod warunkiem, że w instalatorze Ubuntu sobie wybierzecie odpowiednią opcję rozszerzoną, bo to jest oczywiste. Pipewire 123, tak jak tutaj widać. Poprawek jest naprawdę, naprawdę sporo. Dodali nową aplikację Ubuntu App Center, czy Ubuntu, jak to się kurczę nazywa? Ubuntu Security Center, tak, postaram się to pokazać w przerwach między błędami, powiem to tak. W każdym razie ma to poprawić, zrobić coś ala lepszą obsługę Snapów. Coś takiego, powiedzmy, jako obsługa flatpaków. Nie tak rozbudowana, ale jednak ma to zdecydowanie pomóc. te rzeczy polecam sobie tutaj przeglądnąć, jeżeli ktoś jest zainteresowany konkretną rzeczą. Bo naprawdę, jak widać, tego jest bardzo, bardzo, bardzo dużo, tak. Teraz tak. Kolejna możliwość. Oh my god, Ubuntu. Znany portal ubuntowy, powiem to tak. Na którym możecie sobie wszystkie praktycznie newsy. Takie bardziej lightowe, bez takiego szczegółowego wnikania też tu zobaczyć jak to mniej więcej wygląda. Instalator jest deko zmieniony, ja go nie będę pokazywał, bo myślę, nie ma najmniejszego tutaj sensu. Po prostu jest lekka, dosłownie taki lifting zrobili. Natomiast cała reszta jest myślę warta, warta tutaj ogarnięcia. Problemy jakie są? Są. Zobaczycie co się dzieje, czy co się nie dzieje. Dobra, koniec gadania lecimy na żeby sprzęt. Zapraszam. Ekran logowania do Ubuntu 20 lat Ubuntu, już swoje mówi, to jest jedna rzecz. Popatrzcie że tutaj, możemy kliknąć sobie tutaj. Oczywiście logowanego od moment. Ale gdyby coś się działo, możemy odpalić sobie ubuntu Xorg. Myślę, że szczególnie to dotyczy posiadacza Nvidia. Ja odpalę to na Waylandzie, ale zobaczycie co się tutaj bym powiedział dzieje. I uwaga! Polecam teraz posłuchać jednej rzeczy, zanim wcisnę tutaj klawisz ponieważ nostalgia mode on taki, że głowa mała. Słuchajcie, to od kanonikala od specjalnie dla Was. Kojarzymy? Zremasterowany dźwięk z Ubuntu czwórki z tego pierwszego Ubunciaka, jaki się pokazał. Właśnie tutaj jest do kompletu tak dobrze widzicie. Ten wygląd to jest wygląd nawiązujący do starego Ubunciaka. Ja od razu mówię, ja to zmieniłem sam osobiście, bo normalnie się to ładuje troszeczkę inaczej, ale postanowiłem wam zrobić po prostu zajawkę oldschoolową, jak to kiedyś mniej więcej sobie kolorami to wyglądało. Gnom 47, tu nie będę się mocno rozgadywał. W ogóle ten film nie powinien być zbyt długi, no bo, kurde, już trzeci raz będę o tym gnomie wspominałem. Ostatnio wczoraj mówiłem o, o gnomie 47, tam pełną rozminkę dałem i tak dalej, tak dalej. To my powinniście wiedzieć, co mniej więcej jest tutaj pozmieniane. To, co Ubuntu robi troszeczkę inaczej, to kwestia NET planu, które się tutaj powinien nam pojawić. Przedtem mi się tutaj pojawił rozminka Plan 1.0 informacje i tak dalej. Teraz tego nie ma dlaczego nie mam pojęcia no beta, ja wiem, że to jest beta ale dziwnie jest powiem to tak, kolejna rzecz, która jest bardzo dziwna same se zainstalowały z Nvidia 560, skąd się bierze malutki ekran 1024, nie mam pojęcia to jest jakiś bug i on się czasami w gnomie pokazuje to jest jakaś głupota, bo takiego ekranu tutaj nie mam podłączonego, a jednak on tutaj sobie niestety nam istnieje. Dźwięki, no tak jak słyszeliście, dźwięk można, znaczy dźwięk można sobie ten startowy wyłączyć, aby kogoś nie interesował i tak dalej, nie. Zasilanie wygląda to w tej chwili w ten sposób, czyli jest praktycznie można powiedzieć to samo. Wygląd, oryginalnie startuje to nam bodajże chyba w taki sposób, albo w, chyba w taki sposób. I oryginalną tapetą tutaj jest bodajże to, to? Chyba orakural Wilga, tak mniej więcej wyglądał, oryginalne Ubuntu na starcie. No, a ja Wam tutaj zapuntowałem troszeczkę inną, taką zmienną do kompletu. Myślę, że dajmy sobie tutaj. No, kolor accentujące wiadomo, tak. Zresztą widzieliście zresztą, jak powinno się robić kolor accentujące Pokazywałem to na Zorinie, jak tam wszystko jest zmieniane, ale mniejsza z tym. Reszta jest praktycznie to sama. Co się tutaj czasami dzieje dziwnego, to jak sobie ostatnio kliknąłem w informacje, to. O, teraz się pojawiło. Przed chwilą miałem tutaj informację, że system not responding znowu, tak? nie jest to dopracowane, prawdopodobnie jest to znowu się żre Nvidia z Ubuntzakiem na Waylandzie, jak wiadomo Nvidia w tej chwili jest bardzo dobrze ogarnięta, czy Fedorze nawet, tak, Fedorze, czy w innych dystrybucjach chodzi bez problemu na Waylandzie, a w Ubuntu jest jazda taka, że mało cały czas, zresztą błędy, które są, ja Wam za chwilę pokażę, bo... bo tego jest po prostu tyle, ludzie są już tak powkurzani, że głowa mała no dobra, w każdym razie info widać co się tutaj nam ewentualnie dzieje, błędy, błędy na początek zacznę od błędów, o nie ma tu w powiadomieniach nic, ale zrobiłem screeny, więc nam Ubuntu nie ucieknie od tego co się tutaj dzieje albo co się nie dzieje Popatrzmy sobie tak. Po pierwsze, settings zakończony niesamowicie. Patrząc na te błędy, myślałem, że to jest nie wiem, pamięć mi szczeliła w kąpie, ale nie szczeliła, bo to są błędy, które się po prostu tutaj non-stop zdarzają, w, tym, w tej wersji 2410. Znowu tutaj następny błąd, jakiś wynik tego Unigine Superposition 11722. Czyli tam, nie wiem, 10 punktów mniej. Dobra, przeżyjemy, jest w miarę ok, tak. Ale a propos tych błędów, one się dzieją tutaj na non-stopie praktycznie w kółko. Wiesza się settings, wiesza się ten nowy panel sterujący do snapów. Znaczy tak, do snapów teoretycznie. Zacząłem grzebać i myślałem, tak jak mówię, pamięć mam uwaloną. No ale nie. Mam tutaj zakładki i w zakładkach jeden bug i drugi bug jest opisany. Bardzo ładnie zresztą jest to opisane. Czemu nie mogę sobie przejść? No, środkowym klikam, nie mogę tego otworzyć. No, rany, boskie, Firefox, kocham Cię. E, proszę bardzo, aplikacje GNOME, SEG, Vout w sesjach Wayland. Na non-stopie to leci. Bugi są zgłoszone teraz. Czy to był bug zgłoszony 04-26 kwietniu? I słuchajcie, ten bug jest dalej, albo jest jeszcze bardziej rozwinięty. 0.9.19, proszę bardzo, aplikacje Vulkan i nie tylko Vulkan się wyszają z sebem, tak? Czy jak to się tam nazywa? To jest potwierdzone, sprawdzone, tego jest dużo, dużo więcej. Czy to się będzie działo teraz? Nie wiem, zobaczymy w trakcie używania tego, w każdym razie to jest Wayland. Tak jak ja powiedziałem, stereo NVIDIA zainstalowane standardowo, 560 chyba to są, tak? 560, 35, coś tam, bla, bla, bla. Zresztą miałem to App Center pokazać. Nie App Center, tylko kurde to Security Center. Security Center one jest ukryte gdzieś tam. W każdym razie, słuchajcie, ten program wygląda mniej więcej tak. To jest wersja początkowa dopiero, eksperymentalna. Wiadomo, że snapy opierają się o tak zwane profile App Armor, czy te zabezpieczające i tak dalej, tak dalej. Teoretycznie dzięki temu będzie możliwość, albo już jest powiedzmy możliwość kontrolowania tego bardziej. Również będzie możliwość tutaj połączenia tej eksperymentalnej rzeczy nie, zabezpieczyć sobie folder Home, żeby nie było do niego dostępu przez żadne aplikacje Snap, oczywiście, tak? bo to, to może kontrolować akurat. O, coś się pojawiło. Updateów też tu nie robiłem, bo chciałem Wam updatey pokazać osobno, dlatego te możemy sobie dodać, no teraz nie ma żadnych rules, podobno teoretycznie powinny być, dlaczego ich nie ma? Nie, może się później pojawią, albo trzeba to samemu jakoś ustawić. W każdym razie będzie można home folder przed Snapami zabezpieczyć, gdyby ktoś miał taką, powiedzmy, potrzebę. Samo się updateuje, no no, no. no. W sumie spoko, tak? No, ja chciałbym to sam ogarnąć, no ale dobra, niech im będzie. Coś tu się zmieniło? Nic się nie zmieniło, no dobra. Auto updatey teoretycznie można je wyłączyć podobno, no ale to jest teoria, powiem to tak. Odpalam centrum programów, przynajmniej próbuję odpalić, dobra, ponieważ tutaj też jest troszeczkę zmian. Ludzie, którzy używają tego Ubunciaka, załóżmy ten 24.04, zobaczą tutaj sporo zmian. Mianowicie mamy tu informację o Snap Store, o zobaczymy czy się da zaktualizować, czy się znowu wypierdzieli jak ostatnio. W każdym razie to jest teoretycznie nowe, iż mamy tutaj informacje o wszystkich Snapach, jakie są teoretycznie w systemie i możemy je sobie tutaj kasować, nie musimy szukać po liście. Tylko, znaczy niektórych nie możemy odinstalować, ale powinno się to jakoś łatwiej tutaj podobno ogarniać. Przynajmniej tak panowie nas tutaj informują. Dobra, zróbmy tak. Aktualizuj Snap Store. Wywali się czy nie? Bo jak wiadomo, jazda była ostatnio masakrystyczna. Puch! No dobra, no ja wiem, że to, może to trzeba offline robić, no ale no dobra. Zrobię pełny update tutaj z tego, zobaczymy co się stanie. Ale Snap Store nie można zaktualizować, bo jest otwarty. No dobra, no, no to ciekaw jestem jak mam to zaktualizować. Sprawdź ten aktualizacji, zaktualizuję wszystkie. Może tylko o to chodzi. No dobra, zaczynam się czepiać. Tak, do, tak znowu się zaczynam czepiać biednego Ubuntu, który jest świetnym softem podobno. E, słuchajcie, teoretycznie ten soft, tak, czyli centrum oprogramowania. Co to tak beznadziejnie kurde chodzi? Jezus, Christ! Ty widzicie te lagi? Ej, bo ja, ja tego nie sprawdzałem aż tak, przyznaję się. Nie mam skalowania tutaj włączonego. Ej, to, to jest masakra. Nvidia jest skopana tutaj strasznie. Ubuntu! Ja wiem, że to jest beta, ale naprawdę widzicie jak chodzi Fedora, jak zasuwa na Gnomier 47. To tu jest po prostu dramat, kurde. Słuchajcie, wrzucę jakiegoś deba tutaj. Popatrzcie, chciałem tutaj deba ściągać, mam włączone to Security Center i na dzień dobry informacja. Czy zezwolić Firefox na dostęp do home, coś tam bla bla bla. Not responding, ok, tylko wszystkie żądany plik czy dodaj również to. Fajne. To mi się podoba, chociaż tak jak powiedziałem chyba w newsach, albo gdzieś w gnomie, że koledzy, którzy będą przychodzić z Windowsa, to dostaną szału przy czymś takim, nie? Dobra, tylko żądany plik. Zezwól raz. Dokładnie tak. No no tak daję zezwól raz. Ojejku. No dobra, zawsze. Okej. Okay. Dobra, teraz się ściąga, spoko. A robię to po to, żeby odpalić tutaj deba, tak? Bo wpadłem na pomysł, żeby deba tu ogarnąć jakiegoś. Rozpakujmy sobie to tutaj. Teoretycznie nam się deby powinien pokazać. Jest tutaj deb gdzieś. Kurde, nie ma. Skąd ja deba wezmę? Dobra, po prostu wszedłem na Debiana. Chciałem pobrać App 298 w debie. Jest pobrany. Zobaczmy sobie. Jest mddeb i jest. Spróbujmy to odpalić. Dobra. Deby, tak? Klikam dwa razy i mamy rozpakuj, a przed chwilą mi się coś innego pokazało. Otwórz za pomocą File Roller, ale powinno mi to zainstalować, kurde. Dlaczego mi to pokazuje rozpakuj? Ja nie chcę tego rozpakować. Przed chwilą mi się udało zrobić tak. Otwórz plik, może tak. O, działa, dobra. I mamy File Roller albo Centrum, no Centrum programów, tak, teoretycznie. I sklep nam powinien go teraz zainstalować, tak? Tylko, no dobra, działa. Potencjalnie niebezpieczny apt. Innego dostawcę, no dobra, spoko. Czyli nie mogę go zainstalować, tak? Zanim przejdziesz dalej, upewnię się, że ufasz źródłu. No ale. Aha, bo jest zainstalowany. Przepraszam, wycofujesz. Dobra, czyli sklep oprogramowania Ubuntu z powrotem przyjmuje DEBY do instalacji, więc jest OK, powiem to tak. Kurde, strasznie to rzęźnik. Masakra jest tutaj z tym, z tym ekranem. Teraz a propos testów, mam pobranych, mam tutaj coś takiego, co się nazywa Unigine, tak? Yy, Unigine, bla bla, bla, Superposition. Nie będę wam jeszcze raz odpalał, tylko chciałem coś pokazać. Buuu, no niestety jest problem. Czegoś nam tutaj brakuje. Test przechodzi, bo jak widzieliście, on działa, tak? Ale niestety mam in brak informacji o pamięci, co na przykład w Fedorze z Waylandem, już w 40, czyli sprzed pół roku jest to ogarnięte i działa nam normalnie, ale ok. Kolejna rzecz, która tutaj jest niezbyt tegest, to obsługa API Żeby teoretycznie ogarnąć API tutaj w Ubuntu, to trzeba pogrzebać w terminalu na dzień dobry i wydać, te, zainstalować dwie rzeczy. Po pierwsze, zainstalować sobie coś takiego jak. Lip fuse 2 T64 pakiet, żeby to nam w ogóle działało, i drugi, który tutaj jeszcze jakiś był, Fuse 2, chyba tak. Dopiero wtedy nam to zaczyna teoretycznie działać. A ja, widzicie, klikam i działa. Tak więc, tu jest jak najbardziej ok. Chciałem wam pokazać, jak działa Kingdom Come Deliverance Nvidia, Ubuntu i Wayland. Ale wam nie pokażę, bo się wywala. Po prostu temat nam tutaj nie działa. Przeloguję się zaraz na X11, zobaczymy jak tam, co tam będzie się ewentualnie działo, tak? Tapeta się zmieniła na jakąś dziwniejszą chyba, albo mi się wydaje. E, dajmy sobie zmienić tło. E, ja chcę mieć to stare, fajniejsze, o! Ja chcę mieć to, bo mi się to podoba. Miał być odskolował, to nie będzie odskolowo. E, teraz tak, monitor systemu wygląda teraz tak. Kurde, lak jest trochę przy uruchamianiu tego, ale może się czepiam, po prostu. Yy, wiadomo, doszedł nam tutaj dysk między innymi, ogólnie reszta jest też trosze, troszeczkę tam poprawiona, ogarnięta. Jak chodzi o zajętość na dysku, no to jest około 14 giga, tu jest w tej chwili ponad 100, dlatego że jest dowalona gra jeszcze inne dziwne nam rzeczy, tak. W tej chwili co ja mogę stwierdzić to to, że system o dziwo zaczął działać normalnie po złości. Bo przedtem co bym nie zrobił, to 5 minut miałem info o wywaleniu się tutaj y, tego nie szela tylko właśnie Security Center albo innych tutaj rzeczy. Teraz o dziwo zaczęło to normalnie chodzić. Ja wiem, że to jest beta, wiem, że to jest pierwsza beta, która wyszła kilkanaście godzin temu, nie? No ale... No zobaczymy zresztą, jak to będzie się sprawować po prostu w pełnej de facto wersji. Librofisa nie będę wam pokazywał. Przelogujmy się na X11, zobaczymy, co tam się będzie działo. Mam nadzieję, że mi graber tutaj przeżyje. To sobie zobaczycie przy okazji. Tak, dobra, zaznaczamy. Zaznaczamy tak. Jeszcze Wam kernel, muszę pokazać nowy, tak? Nie wiem po co, no ale dobra. Zalogujmy się, sesja X11 nawet się graber przestał wykładać. Kurte cuda tu się dzieją. Jestem dupy tyłek, nie dyrygent, powiem to tak, no ale miesza z tym. E, dobra, od razu zobaczymy monitor systemu. Ile to żre na dzień dobry? 2 giga. No dobra, wiadomo, tu jest, tu jest taki chyba z -RAM, tam ten swap, który idzie do RAMu, jest kompresowany i tak dalej, i tak dalej. Dlatego takie zajętość pamięci może dlatego taka duża jest po prostu, bo to od pewnego czasu sobie tutaj tematycznie nam działa. Zobaczmy teraz tak, Unigine, odpalmy tę Unigine sobie tutaj. No i działa, tak, działa, działa. OSM892, więc tutaj jest pięknie ogarnięty temat. Zobaczmy sobie Nvidia, tak jak powiedziałem, jest automatycznie instalowana. Więc Ubuntu dalej ma nieogarniętego Waylanda z Nvidią. Bo się nie da. No nie da się. Wszystkie inne dystrybucje, łącznie z Pedorą, teraz otwarto źródłowa wyłącznie, y, daje radę ogarniać. Tam to chodzi jak burza, kurde. A w Ubuntu się nie da, bo Nvidia jest nic nie warta. Dobra, już nie będę się odzywał, bo mi się po prostu nie chce tego tematu po raz kolejny poruszać. Ja wiem, że to jest beta. Ciekawe, czy będę musiał tak jechać w pełnej wersji po tym. Spróbuję. Jeszcze ekran dotykowy wezmę do kompletu. E, na razie jedziemy z Heroikiem. Odpalmy sobie Heroika. Tu jakiś. Aha, bo tu jest Heroik, dobra. Wyciszę dźwięk trochę, bo wam o uszy urwie prawdopodobnie. No i odpalamy. Zobaczmy, co oni tu zrobili, albo i nie. Chyba, że to jest wina. Nie działa. Sorry, może jest app image uwalony. W każdym razie, no ni hu, hu, Jeżeli chodzi o sklep, tak. Nie będę tu Flatpaka instalował, bo mam to gdzieś. To ma chodzić tak jak. Ups. Może się cashuje, nie wiem. Ja naprawdę nie wiem. No dobra, może, może cash leci, tak? Zakładam, że tu cash leci prawdopodobnie, no bo reszta, reszta rzeczy teoretycznie chodzi. Może to jest kwestia NVIDII, nie wiem. Może znowu NVIDIA dała duszy i mi się wydawało wczoraj w Zorinie, że chodzi zaje... bardzo fajnie, że w Fedorze beta chodzi zarąbiście z Waylandem. Mi się wydaje, bo tylko Ubuntu pokazuje prawdę. Bardzo możliwe. Sory nie odpalę wam nawet tego, bo, bo ten. W każdym razie chciałem pokazać tyle po prostu, że e, w sklepie nie, nie, nie ma heroika, po prostu tutaj w Ubuntu, w snapie, tak? Bez tykowego Flatpaku. A Ubuntu standardowo nie obsługuje nam tego. Sory, sklep w Ubuntu na X11. Wow, wow, Dobra, kończę tą betę. Nie chcę mi się wam więcej. Jeszcze wam ofecza wrzucę, aby ktoś chciał sobie tutaj oglądnąć, tak? W każdym razie, no ta spójność po prostu jest też wyglądowo świetnie, to wygląda kurde trochę. Mogliby to jakoś troszeczkę dopracować. Ja wiem, że się czepiam, no ale taki kanał, taki człowiek, ja się lubię czepiać, bo kotki mają pazurki, nie? Słuchajcie, proszę, nie tak, za dużo. 6.11 kernel, tak jak mówiłem, dużo nowego sprzętu obsługiwanego, AMD-5, te nowe amd również. No prawie 4 godziny. Jaki uptime 4 godziny? Jak mu robiłem właśnie wylogowanie, może to chodzi o pełne aptek, dobra, ja się nie znam. 16 snapów, basz, wszystko, całą resztę widzicie, jak to się nam tutaj teoretycznie zachowuje. No ale to jest wał, wow, bo to nie jest Ryzen na 4,2 GHz, tylko on chodzi na 3,6 albo na 3,8. No ale NeoFetch jest przestarzały, a fast a tutaj nie ma, bo, bo patrzyłem. Bo niestety patrzyłem. Jeżeli chodzi o rzeczy dyskowe, no to widać te i tak dalej, i tak dalej. I tak to się tak jest. No no beta, kurde, tak? Ja wiem, że beta. No ale, ale no, no nic, no zobaczymy co się będzie działo 10. 10 albo 12 października ma wyjść pełna wersja tego muczaka. Zobaczymy co będzie wtedy. Ja wiem, że to nie będzie super stabilne, tak jak LTS, który też się sypie zresztą, ale, ale mimo wszystko, tak jak pokazałem na miniaturce, że no, trzeba mieć sprzęt, melisę i, i ten hełm wojskowy, bo tu jest pole minowe, delikatnie mówiąc. Takie ładne to pole minowe. Szkoda, że nie mogę sobie sapera tutaj zagrać. Pozdrawiam cię, panie saper. Elektrozłomiasz przy okazji. Dobra, słuchajcie, kończymy. Kończymy te wygłupy albo niewygłupy, te przeglądy, które są nikomu chyba niepotrzebne, tak? Podobno miesza z tym. W każdym razie zapraszam do innych, pozostałych filmów na kanale, które są, które będą i przy innych wersjach nie będę już chyba, nie będzie chyba potrzeba żadnych wyposażenia wojskowego, żeby to ogarnąć, tak? tudzież wezwania saperów do rozminowania tego, tego pola. Dodatkowo, jak wyjdzie pełna wersja, to postaram się ogarnąć smaki, albo przynajmniej Wam je omówić, albo coś, nie? Tak to sobie zobaczymy. Dobra, trzymajcie się, gorąco pozdrawiam, Bartek, cześć.